Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kolejna część serii związanej z projektem Autolaweta, podczas którego modernizujemy, naprawiamy, konserwujemy Renomastera 1 z 2,5-litrowym silnikiem Iveco bez turbosprężarki. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać w zasadzie prace blacharskie, które mamy w tym momencie na ukończeniu. Te najpoważniejsze prace mamy wykonane. Została nam jedynie kosmetyka związana z poprawieniem spawów, wyszlifowaniem ich oraz ewentualnie przejrzeniem całego nadwozia w poszukiwaniu jeszcze jakichś miejsc, w których należałoby poprawić to auto blacharsko. Cały ten proces trwa już od około 3 tygodni, w których to auto już udało nam się pod względem blacharskim wyprowadzić. Mieliśmy, tak jak widzicie, całkiem sporo pracy. Była dziura po całej długości w kabinie, która odkleiła się od podłogi. Także musieliśmy to wszystko powyprowadzać. W zasadzie cały dół ramy też został wymieniony na nowy. Tutaj widzicie przedział pasażerski. Tutaj mamy podwójną podłogę. Ona była miejscami, no po prostu miała dziury, także musieliśmy ją zbudować na nowo. Najpierw ją wycięliśmy palnikiem, później zaczęliśmy wstawiać nową podłogę. Wymienione również miejsca na śruby. Po zdjęciu zderzaka pojawiły się też tutaj z przodu jakieś dziury, one zostały uzupełnione i wyspawane. Tutaj ten element został również odbudowany od strony kierowcy, drzwi. Tak jak widzicie, wstawiona repaturka. Ja już Wam to wcześniej pokazywałem i opowiadałem, dlaczego nie zdecydowaliśmy się na zakup drzwi używanych w lepszym stanie, z uwagi po prostu na ich cenę. Same drzwi kosztowałyby mnie prawie tyle, ile materiał, który wykorzystaliśmy do wszystkich tutaj napraw blacharskich. Tak jak widzicie, tutaj mamy wstawione elementy właśnie tej ramy. Co tutaj chciałbym powiedzieć? Oryginalna rama składała się z dwóch blach o grubości 1-2 mm. Tutaj zastosowaliśmy blachę o grubości 3 mm. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Musimy tutaj te spawy oczywiście poprawiać, wyszlifować. No i później zostanie nam szlifowanie, usuwanie rdzy, wydmuchanie całego nadwozia, przejechanie papierem ściernym, odtłuszczenie, no i lakierowanie. Najpierw podkładowanie, a później lakierowanie raptorem. Z tyłu również, tył nie był najgorszy, natomiast też postanowiliśmy wymienić właśnie te elementy, które są najbardziej obciążone. Bodajże z każdej strony pojawiło się po jednym pęknięciu. Natomiast jak już robimy taki szeroki remont, to stwierdziliśmy, że należy ten element, który jest obciążony, wymienić. Tutaj na środku przy kole są przykręcane barany i one dostają dosyć duże obciążenie. Także to wszystko jest tutaj wzmocnione. Tylnej belki nie było. Została ona w zasadzie na nowo odbudowana. Korektor siły hamowania. Nie wiem, czy Wam wspominałem, ale w drodze po zakupie tego auta po prostu odpadł, także nie mieliśmy z tyłu hamulców. Mam nadzieję, że teraz będzie działał, że nie będziemy musieli szukać używanego.
Oczywiście wszystko było trzeba grzać. Śruby były strasznie zapieczone, także chyba bodajże przy dwóch śrubach skończyło się ich wypaleniem z uwagi na to, że nie mogliśmy sobie z nimi poradzić. Tutaj mamy podłużnicę, która była tutaj pod siedzeniem kierowcy podgnita, ona została również naprawiona, natomiast to nie była jakaś wielka tragedia. Jakaś wstaweczka na kabinie. I teraz grubość lakieru, bo generalnie ten samochód lakierniczy, muszę powiedzieć, że on się zachował w bardzo fajnym stanie, także postanowiłem zmierzyć grubość lakieru. Tak jak widzicie, maska to jest 160 mikronów, błotnik prawy przód 120, drzwi prawy przód 120, błotnik lewy przód 120 i drzwi kierowcy 110. Także ja tutaj nie widzę jakichś dużych śladów, w zasadzie nie ma śladów korozji. Także zastanawiam się go obecnie, czy go całego lakierować, bo w zasadzie poza tym dołem drzwi, jakimiś tutaj wstawkami, które były od strony kierowcy z progami, to my tutaj nie widzimy potrzeby na to, żeby to auto całe lakierować. Ale wszystko się okaże dopiero w praktyce. Jak pójdzie nam w ogóle to lakierowanie, bo robimy to samemu, jak będziemy wyglądali z budżetem, bo trzeba tutaj podkreślić, że jest to projekt raczej niskobudżetowy. I tutaj taka ciekawostka, jaka była grubość fabrycznego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o ramę. 150 mikronów. Także szału nie było. Dobra, w zasadzie to tyle na dzisiaj odnośnie tutaj naszych postępów. Teraz przed nami najważniejsze tematy to zamknąć prace blacharskie, zacząć przygotowywać ramę do podkładowania i następnie do położenia raptora. Także zdam Wam relacje z kolejnych prac, które w przyszłości. No i tak nieśmiało mogę powiedzieć, że na koniec stycznia chciałbym, żeby to auto już mogło jeździć. Zobaczymy, czy to się uda. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę, pisania komentarzy. A dla subskrybentów mojego kanału w linku pod tym materiałem zostawiam playlistę z darmowymi dekoderami, gdzie tam mam już chyba kilkanaście marek. Za darmo możecie po podaniu numeru VIN uzyskać rozkodowany numer nadwozia dekoderem, który daje takie same możliwości, jeśli nie lepsze, jak dekoder fabryczny. Zachęcam do przetestowania. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.